O kurde. Koleś z poprzedniego materiału, a tak właściwie z końcówki poprzedniego materiału, bardzo się pogniewał. Ale policjanci pogniewali się jeszcze bardziej. Kurczę, ale nikogo przecież z was nie zabiłem, tylko tego gościa, nic więcej. Ale dobra, niech mnie ścigają. Przynajmniej należyty początek odcinka, jest akcja od samego początku. Ej, wo. Chyba się zakleszczyłem. O kurde, dobra, abandon ship. 3-3-3-3-3-3-3-3. Dobra, udało się. Szybko radiowóz, no. O, o, jest. Dobra, chyba zdążę. Uciec. A, w ogóle sorry, ale ze mnie ham. Wycofaj. Nie przywitałem się. Siema wszystkim, ja jestem Piechol. To jest Grand Theft Auto 5 na PlayStation 4. I już chyba tym razem naprawdę, definitywnie, serio, tym razem nie uwierzcie. A w sumie, ej, nie, w sumie nawet nie, nie będę tego mówił, że to jest ostatni materiał przed świętami. Bo cholera wie tak naprawdę, może się jeszcze uda raz podwędzić grę z worka świętego Mikołaja. No zobaczymy, no jak to wyniknie. Będę się starał, ale też w sumie zobaczymy, jak się przyjmie. Po reaktywacji GTA 5 na moim kanale. No bo jednak, sorry, ale 230... ile teraz? 234 odcinek. No... to już jest sporo. No Minecraftowcy tylko więcej nagrywają tego swojego no dobra, może nie mówmy na głos. No... tego swojego krockowatego czegoś. Oni tam więcej nagrywają. Tysiące odcinków, tysiące. Cholera. Bez przesady. No ale w sumie... tam się też cały czas coś innego dzieje, no ale... dalej nie kumam, co jest fajnego w podchodzeniu do klocków i klepaniu ich łomem. Żeby później zebrać materiały i coś ewentualnie dobudować do swojej maleńkiej chatki. Kurde, chyba się skaczyłem. No, coś niefajnego się dzieje... szlak! Dobra, schowałem głowę. Niczym struś w piach. I to mi chyba uratowało życie. Jeżeli myślicie, że podniosę teraz tą głowę w przeciągu najbliższych 5 sekund, to się mylicie. Nie ma takiej opcji. Jeszcze kawałek. O kurde, ej, to auto nie skręca. Albo skręca aż zanadto w prawo. Kurde. No nie, trzeba zmienić. Kurde, gdzieś tutaj może się uda ich zgubić. Choć nie, no co, śmigłowiec, no tak. Najbardziej denerwująca rzecz podczas pościgów. No chyba, że uciekasz pieszo, to wtedy psy. Psy cię zawsze zwietrzą. I jeszcze masz opory przed zabiciem ich ewentualnie. Nie? Serio? O kurde. Gdzie twoje sumienie? Nie, oczywiście mowa o wirtualnych psach. Bo te prawdziwe można zgubić wchodząc do rzeki na przykład. No, kto ogląda filmy, ten wie. Ale dobra, wracając do policjantów. Troszeczkę za dużo i zbyt blisko. Dobra, pochylmy się teraz i na wsteczny. Gdzieś tu powinien wpaść na radiowóz chyba. Ej, nie, nie wpadłem, dobra. Oj, szyk. Dobra, wpadłem chyba na coś innego, na ścianę. Oj, kolejni. Sporo ich. Wyraźnie próbują mnie zablokować, ale to im się nie uda. Bo ten był kretynem i odjechał kawałek. Pamiętacie tą chorobę, którą wspominałem jakieś parę materiałów temu? No, jest wieczór tego samego dnia, już no czuję, że będzie grubo. Już na gardle coś się zaczyna osadzać, nos wypełniony gilami, ale jedziemy dalej. Nie ma czasu na dmuchanie nosa, nie teraz. Oj nie. Ej, dobra. Helikopter cię spieprzył. Oj, i też ja się wypieprzyłem, ale to idzie poprawić. Tak samo helikopter się może poprawić, Piechol, więc jedź. Jak najdalej od głównych dróg. Jak najdalej. Mam jeszcze światła? Nie, już nie mam świateł. Choć tam kontrolki migają na desce rozdzielczej. Ej, zobaczcie. Światła i długie. Znaczy, do jazdy dziennej i długie. Ej, żebym do wody nie wpadł, ale też na koła. A! Dobra, w coś przydzwoniłem. Ale żyjemy. To się liczy. Ej, ranga wzrosła. Jestem mózgiem. Ale mózgiem tej całej operacji zwanej mordercze lamy, to chyba już byłem od samego początku. W sumie Chifu tam też ogarniał dużo, Seba, Leonidas i wielu innych. Kakataks przecież, kurde, nie, dobra, aż za mało czasu, żeby wspominać wszystkich. Więc zlećmy dalej, ale w sumie... akcja, oczywiście.
Trzeba zarobić, zbliżyć się do upragnionego samochodu. Tylko, że kurczę, nie wiem co potem. Już się uda uzbierać. Co wtedy się wydarzy? Dobra, ale zanim znajdzie, pozwólcie, sprawdzę telefon. Poczekam na ważnego SMS-a. Słyszałem jakieś wibracje z oddali. Więc zaraz wracam do was. Nie, jednak tylko promocja. Ej, moment, co my tutaj mamy? Kredyt umarł i nie żyje od Simeona. Mam dla ciebie robotę. Właściciel salonu piękności na Carson Avenue wziął ode mnie nowiutkiego różowego Ziona. Fajna fura, ale za fajna dla właściciela pralni pieniędzy. Żygać mi się chce na samą myśl o takich machlojkach. Stoi na parkingu za lokalem, zwing go i odwieź do salonu. Jaj, tylko tyle? Okej, dobra, chcesz się w to bawić? Koleś, spoko. Serbie. Może jest z Serbii. Ej, startujemy z tym, czy mnie wywaliło? Wyrzucono mnie z akcji! No ta! No to super, bardzo kulturalnie. Ej, wyścig jednośladów. Szybko! Może się uda. Może się uda dołączyć, może jeszcze się załapię do lobby. No. Please. Choć w sumie nawet nie wiem, co to za wyścig, tylko widziałem, że nowe i że Polak. Więc i że jednoślady, więc czemu nie? Czemu niby nie? Cholera, ej, ale wiecie, bym się zdziwił, aby teraz poleciał mój wyścig jednośladów, zrobiony w kreatorze. Challenge accepted. Z wykrzyknikiem na końcu. Tak się nazywa. To by były jaja. Ale nie, raczej on furory nie zrobi, raczej nie. Ludzie tutaj siedzą całymi dniami i nocami, żeby coś dobrego zrobić, a ja tutaj niby... No dobra, pół godziny może poświęciłem. No plus te wszystkie oczywiście powikłania po nieobejrzeniu samouczka, to jeszcze dodajmy do tego pół godziny dodatkowo. Więc tak w sumie może z godzinkę, ale i tak za mało, żeby tutaj coś ugrać. Dobra, jest Solwax, są informacje. No dobra. Panie Przemusiu z Polski. No, mógłbyś wystartować, mamy już wystarczającą ilość graczy chyba, żeby się pobawić, nie sądzisz? Sztuka dla sztuki. Wyścig motocyklowy z punktu do punktu przez północno-zachodnie Los Santos. Początek wysoko ponad miastem w centrum Kurtz, a meta w sercu starego Śródmieścia. I standardowy Sanchez? Nie, ja Akumą lubię jeździć, choć w sumie może jakiś Bati. Ale Akuma? Ale Bati, no. Ale Akuma. No dobra, Akuma. Salucik w waszą stronę, panowie. Jedziemy z tym koksem. FPP! Oj, to będzie masakra. Oj, to będzie masakra. To się chyba nie uda. Jeszcze jeden salucik. Zobaczmy. Przemoś wygląda w ten sposób. Dredy schowane pod kapelusikiem. Koszula w kratę, krawat, pasek skórzany. Jest młodym kierowcą. Ale ważne, że z Polski. Moment, 4 przegrane, 2 wygrane. Ja... O kurde, moja statystyka się prezentuje zdecydowanie gorzej. Ale tutaj mamy, widzę, dziewicę. Prawiczka wyścigowego z Zombie Shagger. Jeżeli z nim przegram. Cholera, mogłem nie patrzeć na stacy. Ej, no kurde, tylko pewnie, że gotowy. Shit, to ja wstrzymywałem. No mówiłem, mogłem nie patrzeć na stacy. Bo teraz dodatkowo jeszcze jak przegram z Zombie Shaggerem. Ale to będzie siara. To jest dosłownie jego pierwszy wyścig. Choć w sumie nie, to nie może być jego pierwszy wyścig, bo pierwszy wyścig... To jest ten na samiuśkim początku zupełnie. Pierwsza akcja, jaką się gra w GTA Online. No nie, no niemożliwe. O shit, o kurde. No nie, no nie. Z tej perspektywy może być hardkorowo. Mam długie? No pewnie, że mam długie. Zobaczymy, czy się przydadzą. Shit. O kurde. Ale wiksy tu są. No, tu jest typowo refleks. Typowo refleks, nic więcej. Ej, ale odsadziłem ich troszeczkę. Nie mówcie, że 10 okrążeń gościu walną albo coś w tym stylu. Kurde. Oby nie. To jest za duże nerwy, zwłaszcza jadąc w nocy z takiej perspektywy. Shit! Ale zgadnąłem checkpoint? Chyba nie. Chyba niestety nie. Kolejny już jest blisko. No właśnie, zdobyła pierwsze miejsce, ale teraz przynajmniej mogę patrzeć na jego światła stopu i będą mi wyznaczały mi kierunek. Ej, co ten koleś tu robił tak szybko? Dziwne. Dobra, delikatne w lewo, skręty teraz. Tutaj ostrzej w lewo. Dupa. I dlatego właśnie nie jeżdżę na motorze w realu.
Co z tego, że kask i tak dalej, i specjalna zbroja osłaniająca kręgosłup, no ale oprócz tej zbroi i kasku trzaskasz w ścianę całym ciałem, no nie ma karoserii, która się osłoni. No, bardzo niebezpieczne hobby, jeżeli to traktować w ogóle jako hobby. Niektórzy to traktują jako wręcz pasję, no to ej. Mówiąc hobby, jestem, kurczę, krzywdzący troszeczkę w stosunku do nich. No nie wiem, czy mamy jakichś fanatyków motocykli na kanale? No to oby coś takiego im się nigdy nie przytrafiło, co właśnie przytrafiło się mi. Albo tamtemu kolesiowi, ała. Dobra, mam nadzieję, że zombie jest za mną, a przede mną jest Przemuś. Przemuś umiera, cholera. To niedobrze. Czyli to znaczy, że zombie mnie wyprzedził? Nie. Niemożliwe. Co prawda, kurczę, no mogę mówić, że mam podwyższony poziom trudności ze względu na perspektywę, no ale z drugiej strony... No nie, w sumie nie, kurde. Więc dlaczego? Dlaczego tak mi idzie, a nie inaczej? Czemu nie lepiej tutaj, dobra? Okej, spokojnie. Tu już jest meta, shit. Teraz pytanie. Kto był przede mną? Czy zombie, czy Przemuś? Nie mówcie, że zombie. No nie mówcie, że zombie, a to jest możliwe, nie? To jest możliwe, bo tam widziałem, Przemuś umiera, a nie może umrzeć ten, który już skończył wyścig. No tak, nie wierzę. Zombie Shager na pierwszym miejscu. Chyba, że... Nie, no dobra, no przecież poznałem Przemusia, no. Opisywałem jego wygląd przed chwilą. Ale porażka! Jeszcze fakiem mnie poczęstował. Nie, Open Blitz? To jest kto inny? Jest! Dzięki ci, koleś, dzięki! Przynajmniej 22 ranka i nie jego pierwszy wyścig, choć w sumie nie, no stop, moment. He? To co się stało tak właściwie? A nie, dobra, weźmy daleką pętlę. Jako kolejna akcja. No, zawsze lepiej coś stworzonego przez graczy, bo oni takie bardziej odjazdowe plansze robią. No dobra. Checkpoint w materiale. Widzimy się w lobby tamtej rozgrywki. No, mam nadzieję, że nie zacznie od razu. Dobra, do usłyszenia za momencik. O, cholera, włączył niestandardowe pojazdy. Kurde, mam przerąbane. Gdzie jest NTT? No, dobra. Ekipa, salut. Salucik w waszą stronę, panowie. Jedziemy, FPP, moim NTT team. 100 baksów. Właśnie ze względu na first person perspective. Ale jestem rajdowcem, cholera. Nie chciałbym teraz tekstu z Joba, czy tam Joba, zasunąć. Jak motocyklistę dwóch policjantów z drogówki złapało. Nie powiem. Wiecie dobrze, o jaki tekst chodzi, a jak nie, to sobie wygooglujcie, czy tam na YouTubie wpiszcie. Go! Ej, dobra. Pięknie. Jestem ciekaw, ile osób z tych wszystkich tutaj zgromadzonych jedzie właśnie w tej samej perspektywie co ja. O kurde. Dobra, to było średnie, mocno średnie. Ale czemu wszyscy tak z umiłowaniem biorą różowe fury? Kurde. Mam nadzieję, że to są kobiety. Tylko i wyłącznie. Tylko dziewczyny. Przedstawicielki płci pięknej, a nie... No w sumie, ale z drugiej strony, jak geje, to co? Coś złego, piechol? No w sumie nie. No. I na tym poprzestańmy. Bo jestem drugi, kurde, i zaraz mogę być pierwszy. Jeżeli gościa wywalę. No! Shit. Dobra, jedź. Ciśnij. No nie, no daleko. Już jest troszeczkę zbyt oddalony, żeby wejść w jego cień aerodynamiczny. O, fuck! Nie, respawn na tor. Szybko, no ej. Co jest? O kurde, gdzie ja byłem przez sekundę? Kamera była umieszczona chyba na wysokości yonder superlamy. Ej, dobra, nie to radio. Tak w ogóle. Nie ta przyśpiewka zagrała w moich uszach. No jak, snyk wind! Przecież to było to samo miejsce. Dobra, może tędy się jakoś uda. No ja pierdzielę, widzicie, jak on się kręci, no nie! Dobra, odradzaj się, ale będę ostatni. Będę bankowo ostatni. No czemu tu dopiero? To jest patrz po ilu zakrętach. Choć nie, chyba, że to już było tu. No znowu przepiłem ten pieprzony płotek. Oj nie, ta perspektywa.
No jest hardcore, jest hardcore. Czemu nie tu? Aha, tutaj dopiero, no pięknie. No tak, ale jeszcze nie jestem ostatni, co mnie kurczę teraz zdziwiło. Autentycznie. Jak ktoś może jechać gorzej ode mnie? W tym konkretnym momencie, no nie. Po prostu, ej, mi się to w głowie nie mieści. Przecież wypadłem na każdym możliwym zakręcie i to po dwa razy. Ale spoko, spoko, jeszcze może... Może nie czoło stawki, ale no, dobra. Ale szósta pozycja może jest jeszcze do dojechania, choć w sumie już chyba nie. Ja tak spojrzałem teraz na mapę. No trochę za daleko już chyba jest. Chyba troszeczkę za daleko. No i znowu tutaj, kurde, ale dobra, już bez odrodzenia teraz. Szkoda mi cennych sekund. Aha, nowy rekord. No tak. Znaczy mi się wydaje, czy ten gościu, który jest na ósmej pozycji, po prostu stoi na linii startu i nie ruszył. Odszedł od konsoli. No to serio, rozwalam wszystkie możliwe płotki, jak leci i gościa nie widać. Co jest naprawdę dziwne. Powinien być tuż za mną. No gdzieś tam jedzie, ale to już jest pewnie, kurde, pierwszy. Ten, który jest najbliżej mnie, ale za mną. No, to już pewnie mi chce trzasnąć dubelka jakiegoś ładnego. Ale w sumie czemu nie? No przecież ja tu trzaskam naprawdę w każdą bandę, każdy płotek, każdy zakręt jest niewyrobiony przeze mnie, choć w sumie ten nawet nieźle, ale widzieliście, jak musiałem zwolnić, no bez kitu. No. Ej! A nie, sorry, ej, autentycznie miałem rację. Tu koleś, który stał i nie wystartował. No wow, to przynajmniej nie muszę się martwić o swoją zaszczytną, siódmą, szczęśliwą pozycję. Chyba, że jakiś dubel jeszcze pójdzie. No. Aj, to będzie przykre zdarzenie. A chyba właśnie zaraz nastąpi. No co, jest grane. Jedź, jedź! Ale w sumie nie jestem jakoś za bardzo podekscytowany wnętrzem mojego wymarzonego samochodu. Tak kurczę, schludnie, ale biednie. No kurde, dobra, już respawn, trudno. Mam nadzieję, że może dzięki temu, że był przez chwilę czarny ekran, nie byłem świadkiem tego, że ktoś mnie autentycznie zdublował. Ej, nie, on serio jest tuż za mną. No. Gościu sobie ciśnie adderkiem. No to pięknie. No to nieźle, byłem drugi przez chwilę. Przez bardzo krótką chwilę byłem drugi. Dobra, ale tutaj się zmieściłem. Ej, dobra, może teraz taki cel przed sobą postawmy. Nie dać się zdublować, za cholerę. O kurde. Dobra. Mission failed. Ej, cicho, on tam dalej jest. Dobra, dobra. Spokojnie, chcę się bawić, coś pobawmy. No kurde, nie tak. Jedź, 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 szedł. No. Nie ma co się ekscytować. Chyba, że go nawet nie ma za mną. Ale moment, czemu on nie spogląda do tyłu, będąc w środku? Co się kurde nagle zmieniło? Nie no, autentycznie nie powinno być takiej perspektywy, tylko Super Lama powinien swoją głowę odwrócić. Czyli kierowca swój wzrok po prostu. No ej, 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 ej. What the fuck? Ale w sumie nawet nie narzekam, widać więcej. To jest takie pójście na kompromis. No nie, no oczywiście, że did not finish, no a co wy myśleliście, że dojadę w 20 sekund, ja jestem kółko z tyłu. Jestem kółko autentycznie do tyłu, więc nie, 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 nie ma szans. Ale co nie przeszkadza w tym, żeby pędzić do najbliższego znaku jak najszybciej. Nie no, fajnie było chociażbym dokończył to kółko. Jakby pojawił się przede mną napis, że kurczę, pozostało ci jeszcze jedno, ostatnie. Niestety nie. Niestety nie. No ale nie będę płakał z tego powodu. $1530 nie chodzi piechotą. A jeżeli chodzi, to na pewno mam mokre stopy, bo nie widziałem nigdy dolarów z butami. Aż tym bardziej z kaloszami. No przegrałem tą stówkę. No i właśnie dlatego postawiłem tylko stówkę. Chociaż to było mądre z mojej strony. Nie no, tam dajmy do góry, czemu nie? A ktoś tam 300 wystracił. Czyli kto wygrał? W zakładach. Może, no pewnie ten pierwszy, no. Dobra. Niech będzie. Ale okej. Widzę Turismo, Zentorno, Adder, ja, tylko ja, NT Team, tylko ja. Wewnętrzna pętla. Air Force 02. No dobra, dajmy.
Air Force Zero musi z pomocą obrońców przetrwać lot wokół północnej części hrabstwa. Kurczę, to jest ginę bardzo szybko, jeżeli pozostanę w perspektywie z oczu. Bezpośrednio z oczu dołów super lamy. Nie no, kurczę, ale ja już dociągnę ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że się doczekam już niedługo w waszych komentarzach sugestii odnośnie perspektywy i też nowych challenge'y. Bo przypominam, to jest cały czas ten sam dzień. Ten sam dzień, kiedy zbędziłem Mikołajowi z worka grę dla mnie, która jest przeznaczona na 24 dzień grudnia dopiero. Ale wcześniej dostałem bez kradzieży. Znaczy, kurczę, kradzież, kurczę, to źle brzmi. Pokradnę coś, co będzie moje. Co w sumie już jest moje. Tak jakby, w sumie nie, jeszcze ciężko określić, kto jest właścicielem. No, Święty Mikołaj, póki co. Cholera. Czyli dokonałem kradzieży. No, moja wina, moja bardzo wielka wina. W Air Force Zero jest tylko koleś. A tutaj mamy obrońców i atakujących. Dobra, salut panowie. Gotowy. I'm freaking ready. A tamten faka. No uwielbiam, jak oni nie grzeszą kulturą osobistą. No zostaw tego faka, ja ci salutuję, kretynie. No, i tego rozumiem. Kulturalny wąsik, elegancik. Dokładnie. A nie, środkowy... No, i kurczę, i tak zmoczyłeś, koleś. A już tak dobrze zacząłem o tobie mówić. O, dobra, spoko. Nie obrażę się. No kurde! Nie, po prostu sprawdza wszystkie. Wszystkie możliwe gesty, jakie można wykonać. W ramach toastu zwycięstwa, oczywiście. Przemu się puścił grę. Nara, cześć. Jeżeli to oglądasz, to pozdro. Pewnie nie oglądasz. No chyba, że wejdziesz teraz w moje konto na PSN-ie zobaczyć, choć w sumie nie wiem, czemu miałbyś to zrobić. No ale jeżeli to zrobisz, to będziesz miał tam napisane zamiast imienia i nazwiska będzie Piechol YouTube. Tak sobie musiałem zmienić, bo jest tutaj taka opcja, żeby nikt nie widział twojego prawdziwego imienia i nazwiska. Widzisz je tylko ty sam, tylko że kiedy ja sam je widzę, to wy też je widzicie, kiedy nagrywam. Więc musiałem sobie autentycznie imię i nazwisko zmienić. Więc jak wejdzie i zobaczy Piechol YouTube, no to może wejdzie na kanał. Ale w sumie właśnie, prześpisując samo Piechol i YouTube, czy znajdzie mój kanał od razu? Czy nawet progu 1000 widzów jeszcze nie przekroczyłem. Kiedyś wyskakiwał Piechol, jak to było? Coś o psie, który dymał jakąś poduszkę czy coś. Piechol Erotoman, no właśnie. No, ale dobrze, że teraz chyba jednak niektóre z moich materiałów wyprzedziły. Ten niechlubny filmik z pieskiem. Dobra. Chyba nie ma tłoku do tego lasera akurat. Ej, widzę, nawet szeroko rozstawione. Ja jestem w atakujących. Wyeliminuj Air Force Zero. No okej. Okay. Danger zone. Dobra. Zwozie schowane. Oj, tam ktoś problemy ma, widzę. Z oderwaniem maszyny. Delikatne, ale spoko, dobra, rakiety. I od razu celujemy w Air Force Zero, choć w sumie wcześniej się pojawią tutaj inne samoloty wrogów. BUM! Dobra, unik. Fu! Ej, myślałem, że to ja. Shit. Na, zabił gościa, który pokazywał faki i bardzo dobrze. Choć w sumie nie, aż tak do końca był w moim teamie. Dobra, ale co za Air Force Zero? Shit. Gość mi namierza. Nawrót. Jeszcze. Jak? Przecież nie było dźwięku namierzania, jak on mnie trafił? O kurde. Dobry z niego pilot, najwidoczniej. Ej, szczyt, odrodzenie, jak to? Ja myślałem, że tutaj jedna śmierć i dziękuję bardzo. O, szczyt. Ej, trafiłem go. Nieźle. Spoko, nawet bardzo spoko, ale tego jeszcze trzeba dorwać. Chociaż nie, w sumie Air Force Zero, cholera. Ej, to był mój. Shit. Dobra, lecimy po Air Force Zero. Zaraz doleci tam, gdzie nie powinien dolecieć i będzie mi troszeczkę przykro. Dobra, pełen bucik. Tylko kurczę, nie wiem, czy mam podwozie wysunięte, czy nie. Moment. Chyba jest od tego odpowiednia ikonka. Up, czyli że podniesiony, tak? Ale sprawdźmy. Tak, dobra, pięknie. Wróćmy do kokpitu.
i nawrót. Dobra. W kierunku Air Force Zero. Czy za mną coś? Chyba nie. Ej, dobra. Kurczę, żeby nie doleciał. Żeby on nie doleciał. Dobra, bo jestem naprawdę blisko. No, no. Come on, come on. No zaraz powinienem móc go złapać. Mój lokon. No, chyba, że naprawdę nisko leci. No, co jest? Gdzie on jest? No kurde. Tam jest, dobra. Shit. Ale nic straconego, nawrót i celujemy znowu. Gdzie on jest? Gdzieś tam był, cholera, on musi wylądować? No kurde! Aż byłem tak blisko i teraz gdzie mnie zrespawnuje? Pewnie kilometry stąd. Aaaa, już pewnie zdążył wylądować. O! Dwie rakiety. No. Bezpośrednie trafienie, no dalej. Jest! Woo! Danger zone! Mam nadzieję, że uchwyciłem to okiem kamery. 3, dobra, bali się gościa. Air Force Zero. Air Force Zero teraz. To jest ważniejszy samolot. Szyt wyżej. Ej, ale w sumie. Tak mogę spróbować. No. Dobra, a może lepiej nie. Aaa! Myślałem, że zresztą jedną zdąży wypalić szlak. Kurde. Dobra, nic straconego, nic straconego. No, wszystko stracone. Ej, zwycięzca! A nie wiem jakim cudem, ale nam się udało wygrać. Albo raczej udało nam się wygrać. Troszeczkę składnie zmieniłem niepotrzebnie. Dobra, kochani. Ale serio, wybiła godzina 20 na moim zegarku. Czyli godzina 0 w moim wypadku konkretnym, ale oj. Oj, czyżby pierwsza zwierzchnia Grand Theft Auto online na nowej konsoli? Nie, cio, wibracja jakieś czuję. Obraz ulega zamazaniu. O, a jednak się nie zawiesiło. Ach, kurczę, on był najlepszym graczem. Ten, który pokazał wszystkim faki, kurde. A, no, arogancka świnia. Ale dobrze grająca za to. I znowu miałem więcej zgonów niż zabójstw, no niech to szlak. Dobra, kochani. Ja się z wami żegnam w tym miejscu. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!